Dzisiejszy odcinek, cóż, o czym będzie, to jest na razie zagadką. Aloy widziała jedno, że olbrzymie miasto, które tutaj przed nią się rozciąga, to miasto wielu zagadek i tajemnic. Wystarczy, że spojrzała pobieżnie na swoją mapę. Zauważyła, że jest bardzo wiele nowych, ciekawych misji do wykonania i postanowiła, że tego ranka właśnie przejdzie się po mieście, zobaczy co i jak w tym mieście jest nowego, jest ciekawego. Rzuciła jeszcze raz okiem, bo miasto wznosi się, ten południk właśnie, jest bardzo ciekawie położony. Nie jest to jakieś miasto na równinie, tylko ktoś, nie wiadomo dlaczego, postanowił wybudować go obok takiej dziwnej konstrukcji. Już Ayla wie, dlaczego to miasto znajduje się na wzgórzach i jest tak dobrze chronione. Maszyny nie pozostawiają złudzeń, czy należy się ich obawiać, czy też się z nimi zaprzyjaźnić. Ale ten dziwny, niespodziewany incydent chyba nie zakłóci pomysły, na jaki Ayla wpadła, czyli zdobycia. Aresztowałem wczoraj dwójkę za złe prowadzenie. Nie chcesz wiedzieć, co robi. Tego miasta. Pilnuj swoich spraw, cudzoziemko. Czym jest ta konstrukcja, myśli sobie Ayla już od dawna. Czy można tam dojść i wdrapać się? I czarny, majestatyczny kształt pewnie ma jakiś wpływ na tutejszą ludność. Chociaż przez wiele, wiele lat, nie wiem jak długo to już tutaj jest, ale pewnie... Moja rodzina może jeszcze żyć, a wy będziecie bezczynnie siedzieć? Pewnie wszyscy mieszkańcy zdążyli już przyzwyczaić się do tego, że nad... są jasne. Że nad nimi tutaj to góruje. Mówisz o rozkazach, a tu chodzi o życie. Bo to właśnie są rozkazy. Ratujemy życie. Do widzenia, obywatele. Przed nami piękny dzień. Mam tu wszystko, co najlepsze. Podejdź i obejrzyj. Dam ci dobrą cenę. Nie ma obywatelów. Obejrzyj moje towary. Nie przegap tych okazji! To nie towary, to artykuły pierwszej potrzeby. Nie znalazłem tego, czego obejrzyj moje towary. Oglądanie nie kosztuje nawet okrucha. Zszedłem całe miasto. Tu wszystko co najlepsze. To wygląda jak awokado, pomyślała sobie Aloy i miała rację. A to są papryczki. Tutaj por. Dam ci dobrą cenę. Trochę cebuli. Tylko najlepsze towary. Ale to nic dla Ayla nie znaczy, bo ona zbiera sobie różne inne zioła. Tylko najlepsze. Dobrze cię widzieć. Skupujemy metal, dobre ceny, uczciwe ceny. Najlepsze ceny na części do maszyn w tych stronach. Transakcje bez dziesięciny. Inaczej niż u tych paskudnych chciwców na górze. Podatki jej nie interesują. Dobrze wiem, co jej nie interesuje. Jak już mówiłem, nie ma lepszej ceny na te soczewki. Przysięgnę na co tylko zechcę. Na słońce tylko nie napluj se na dłoń. Łowczyni, przepraszam w imieniu mego wspólnika. Cichego wspólnika. Cichego wspólnika. Oby słońce wysłuchało moich modlitw. Soczewka kłapaka jest nieważna. Nie ma na nie popytu. Ale za soczewkę długonoga dostałbyś godziwą sumkę. He, no właśnie. To którą chcesz w końcu tą soczewkę? Więc które
Nie ma popytu na soczewki kłapaka, ale to dobry towar. Wbijesz go, gdzie tylko zechcesz. Gdzie myślisz, że jesteś? W zapyziałym kantorku wysypanym trocinami? To południk, cywilizacja. Znam cywilizację. Nie dalej niż przedwczoraj oglądałem próby łowców. O, wspaniałe słońce, użycz mi cierpliwości. Słońce wypaliło ci rozum, jeśli naprawdę sądzisz, że obchniemy soczewki długonoga w takich czasach. No cóż, ja naprawdę nie wiem, jakie soczewki są potrzebne. Cóż, stoję tutaj, faktycznie. Dobry. Mówiłem już tyle razy, ile stóp ma iglica. Robimy w rzemiośle artystycznym. Artyzm nie wygra wojny, ani nie utrzyma maszyn z dala od farm. Tak naprawdę potrzebujesz tylko starej, dobrej... O tak, starej, dobrej klepaniny. Jak znajdziesz coś błyszczącego, wyrzucisz to. Gdyby to kardża budowali windę, skończyłoby się co najwyżej na ładnym szybie. Tyle lat poszukiwań, a ty wciąż nie znalazłeś poczucia humoru. Dość. Dobrze. Bardzo bezpośredni lud ci, Nora. Czemu razem pracujecie, skoro w niczym się nie zgadzacie? A, to symboliczny gest. Żadnych dziesięcin dla słońca, jak mówiłem od początku, Ranin. Po prostu, które części chcecie? Soczewki długonoga. Soczewki kłapaka. Dobra. Widzę, że jesteś zajęty. Czekaj, czekaj! Odstraszyłeś ją. Soczewki kłapaka, co ty na to? Ja odstraszyłem? Dobre sobie. Słuchaj, łowczyni, soczewki długonoga. Łowcy, węszyciele, kupimy wasz metal. Węszyciele? Jakich prostaków chcesz tu ściągnąć? Zostawmy ich samym sobie, jak sobie dalej gadają. No, ale myślę, że można im pomóc. Pomyślała sobie Aloy i pobiegła dalej. Może poza tym, że trwa za długo. Zobacz, zobacz, drogę, pamiętaj. Coś dzisiaj mówić? Spodoba ci się. Ależ zgiełk w tym mieście. Zupełnie inaczej niż na tych preriach, które do tej pory przemierzałam. Myślała sobie Aloy cały czas, będąc w tymże mieście. Mam dwie sękate oseramskie łapy i umiem ich użyć. Zawsze będę mieć. A znasz panu dziku i żuwaczu i kapłanie słońca? Co stało się z twoją rodziną? Może pomogę? Na słońce. Boję się, że już nie żyją. Sam ledwo uciekłem. Maszyny. Wściekłe maszyny zaatakowały rodzinę. Ojciec mnie wysłał. Jakie to były maszyny? Skąd przyszły? Niszczyciel. Na słońce jak łatwo zabił strażę. A było tam jeszcze kilka czujek. Król słońca ostrzegał, że nie może już chronić włości poza doliną, ale... Ojciec się tego nie spodziewał. Opowiedz o posiadłości. Mój ojciec ma kamieniołomy. Zyski inwestował w posiadłość. Arrasy, piękna stolarka, srebrna zastawa. No ale co z mieszkańcami? Oczywiście. Życie jest najważniejsze. Ojciec i siostry oraz tuzin strażników i sług. Oby przeżyli. Zobaczę, co zdołam tam skórać. Naprawdę? O, dziękuję. Tylko proszę, ostrożnie. Te maszyny są zabójcze. Skorzystać z windy, pomyślała Aloy i pobiegła czym prędzej do wind. Podaj
ci obejrzyj! Małe towary w uczciwej cenie. Lepszy towarów nie znajdziesz. Małe towary w uczciwej cenie. Lepszy towarów nie znajdziesz. Kapitan Erfa nie żyje. Karcza cienia zaatakowali jej oddział w rozpadlinie. Chciałabym zatrzymać się. Nie tu sobie wyobrażasz. Albo i trzykrotnie więcej, niż jakby sprzedawali swoich. Jeśli zawędrujesz na południe, módl się do słońca, żeby nie wpaść na zniszczenie. Ci Nora wyglądają na twardych, ale porządną zbroją gardzą? To wygląda jak miejsce modłów, pomyślała Aloy, ale te modlitwy chyba tutaj są o określonych porach, pewnie nie rano. Poradziłbym sobie z Czarnogodą. To tylko stary gromoszczeń, którego nikt nie pokazał. Święte znaki. Słońca to są dogmaty tej religii tutaj w tym mieście, pomyślała sobie właśnie Aloy. One są tutaj wyłożone, to jest coś w rodzaju ich świętych ksiąg. A to są pewnie kapłani słońca. Coś ode mnie chcą, pomyślała Aloy. No, podejdziemy do jednego z nich. Naman. Nora. A ja smutny Naman. Przepraszam, że spotykamy się tak... Czyli jak? W żałobie. Ponieważ twoja jest jak talizman. Czekaj, wybacz mi. Nie przyszłaś po odszkodowanie? Nikogo nie straciłaś? A, nie. Wiem o łowach, ale mnie karcza nic nie są winni. Aha. Cóż, przydałaby mi się pomoc pionierki. A potem byłbym twym dłużnikiem. Ci ludzie chcą uhonorować bliskich, martwych, własnym głosem. Nie głosem karcza przy ołtarzu karcza. Ale istnieją przeszkody. A dopóki w południku się nie uspokoi, te szaty tylko wiążą mi ręce. Jakie przeszkody? Pierwszy pielgrzym to Oseram. Chcę odwiedzić Chram Królów po drodze do miasta. Czeka tam teraz. A stary kapłan Słońca, co nie cierpi pogan, nie chce go wpuścić. Ta Utaru straciła kompana na skraju klejnotu. Przy sadzawce, gdzie bywają kłapaki. Jest tam chram do odstraszenia maszyn. Ale jego skuteczność jest nie najlepsza.
Tymczasem Banuk chcą oznaczyć słoneczny stok, by, jak sądzę, przywołać duchy maszyn. Niepotrzebnie. Są tam jastrzą błyski, zwabione blaskiem iglicy. Więc oczyścić dwie świątynie z maszyn i usunąć z trzeciej kapłana? Chodzi mi tylko o życzliwość i o wysłuchanie ich próśb. Naman, rytuały i modlitwy nie przywrócą im życia. Nie, ale mogą pomóc cierpiącym odnaleźć siebie, dać im siłę i nadzieję, jak wschód słońca. Nie sądziłam, że kapłani poproszą obcą o pomoc. Gdyby słońce zachodziło od naszej dumy. Póki tak nie jest, nie jestem kapłanem słońca. Czerwona suknia była moim pragnieniem, a wciąż pragnę. Kaptury czynią z nas ślepców. A my szepczemy o pojednaniu, zapominając, że kapłani Starego Króla Słońce błogosławili morderców. Morderców? Znaczy krwawe łowy? Tak. I ofiary, które przyszły potem. Czemu kapłani zgodzili się na ten rozlew krwi? Czasem Kardża bardziej cenią tradycje niż to, co słuszne. Może Kardża i Nora tak się nie różnią? Kapłani Słońca cię zawiedli, ale chciałeś być jednym z nich. Całe życie spędziłem przy świątyni. Głos mojego brata odbijał się w niej echem. Ale nawet on mnie nie odwiódł, a przecież próbował. Wiele razy. Mawiał, kiedy nas miłowano, suknie były cynobrowe. A teraz są splamione krwią. Jak to? Odziedziczyliśmy suknie. Dawni kapłani pouciekali, nie chcieli stać w świetle nowego słońca. Musimy dźwigać ich grzechy, a mnie one mocno ciążą. Gdzie jest teraz twój brat? Powinien czekać na mnie na słonecznej ścieżce. On wystąpił przeciwko ofiarowaniu. Dla kapłana, co podważa królewskie słowo, to była straszna zemsta. Ty też straciłeś kogoś ważnego? Przykro mi. Nie, nie straciłem. Kiedy wdziałem suknię, znalazłem pamięć o nim. Zrobię, co mogę, by wspomóc żałobników. Czcząc ich pamięć, czcimy nas. Powoli dziennik Aloy zapełniał się coraz to nowymi zleceniami i zadaniami. Który z nich wybierze na początku, tego jeszcze sama nawet nie wiedziała. Ale to nie wszystko, bo to dopiero część tego miasta, którą zwiedziła. Ruszyła dalej. Ku nieznanemu. Co ten ktoś tam robi? Poszukiwacze przygód. Najlepiej bez przyjaciół i rodziny, ale nie wybrzydzam. Hej, obca! Jestem Wilgund. Szukasz może pracy w tym mieście? Dużo okruchów. Akurat tyle, żeby kupić strój lepszy dla... Dobra, zmień ton, jeśli mam cię wysłuchać. Chodzi mi tylko o to, że taka zgrabnie zbudowana kobieta jak ty... Słyszałem ciekawą plotkę o obozie Banuk. O oswojonych maszynach, jak mówią. Więc wynająłem ludzi, aby to zbadali. Tylko zbadali. Banuk są sprytni. Za sprytni. Płacę z góry. No, połowę z góry. Ale nie ma żadnego odzewu. Więc szukasz kogoś, kto znajdzie poprzednich najemników?
To koszty utopione. Ta plotka jest dla mnie cenniejsza. Są jeszcze jakieś plotki o tym obozie? Poprzedni śmiałkowie pytali się po prostu o zapłatę. Jesteś sprytna. Ten obóz jest nawet za mały na tę nazwę, tam gdzie śnieg nie topnieje. Słyszałem, że Banuk mieszkają tam razem z maszynami. W pełnej harmonii. Trzymają je tam i śpiewają im. Jeśli to prawda. Jeśli się dowiemy, jak to robią, pomyśl tylko, dziewczyno, jakie to będzie cenne dla wszystkich plemion. Kiedy mówisz cenne, znaczy, że ci za to zapłacą. Słuchaj, nie jestem ze słomy. Co możesz mi powiedzieć o Banuk? Kobiety Banuk to śnieżne wiedźmy. Zimne oczy i zimne... Oni wybrali życie w samym Banur, wśród lodu. Próba rozmowy z nimi to jak ciosanie lodowych brył. Widocznie wolą towarzystwo maszyn. Właśnie dlatego inwestuje swoje okruchy. Mogą nie chcieć, by inni o tym wiedzieli. Ha! Ta ich niby mistyka, że nie dbają o własność, o luksusy, bzdura na kółkach. Targują się mocniej niż ściska mróz. Jesteś jakimś kupcem? Przecież nie masz żadnych towarów. Raczej badaczem. Ale wysyłasz ludzi, by badali za ciebie. No dobra, raczej łowcą okazji. Dziewczyno, Noranko, łowczyni. Świat jest pełen okazji. Ryzykownych okazji. Ale dlaczego ryzyko ma przeszkadzać ludziom w wypracowywaniu zysku? No dobra. Jestem hazardzistą. Gdybym sprawdziła tę plotkę... Przecież nie musisz od razu włazić światu na ramiona. To jest na skraju ziemi Banuk, pod kowadłem księżyca. A wyglądasz na taką, co zna Dziki Wschód. Wschód. Jeśli ci Banuk naprawdę bez lęku chodzą po obozie z maszynami, to na pewno ich nie przegapisz. Płatność po powrocie. No w końcu jakaś misja dla odważnych. Ale to nie jest jeszcze wszystko, jeszcze dwie. Interesuje cię rozsądek. Zostały. Według mojej mapy, pomyślała Aloy przynajmniej. Widziałam to już. Nie przegap tych okazji. Mówię, że jeśli tylko zobaczę któryś z tych skarbów, jak będziesz tarapata, pożałujesz, że się tutaj. Nie patrz na mnie, nie mogę ci pomóc. Mam stać na straży. To miejsce. Nie znam tego zapachu. Pewnie ze szczepu Nora. Przyprawy? Polujesz na maszyny, prawda? Kilka mam na koncie. Posłuchaj więc mojej rady. Daj sobie spokój z lożą łowców. Jeśli nie jesteś kardża, nie awansujesz w hierarchii. A czym jest loża łowców? Co jest nie tak z lożą łowców? Nic, jeśli lubisz nadętych buców. Wśród Banuk znają mnie jako dobrego łowcę, więc spróbowałem szczęścia w loży. Proste myślałem. Polujesz na maszyny, awansujesz, sprawdzasz, kto lepszy. Ale tutaj tak to nie działa. Wszystko jest ułożone tak, by wygrywali kardzia. Nie potrzebuję bandy snobów, by polować. Spadam stąd. Musisz być kardzia, by zostać członkiem loży? Nie, przyjmują też innych. Ale tak ustawili zasady, że obcy nie mogą awansować. Gdy król Awad objął tron, obiecał nową erę. Południk otwarty dla wszystkich. Ale to ugarstwo. Wpuszczą cię na ucztę, ale nie pozwolą zjeść. Chyba ktoś musi porządnie potrząsnąć lożą. Może, ale ja tego nie zrobię. Jeśli chcesz spróbować, przekaż im proszę stare, dobre pożegnanie Banuk w moim imieniu, dobrze? Stare pożegnanie Banuk? Co to? Nasikaj na podłogę. Najlepiej w miejscu, którego nie znajdą, zanim nie zacznie naprawdę cuchnąć. A
To ciekawe. A chyba Eilo się do tego nie zniży. Aresztowałem wczoraj dwójkę za złe prowadzenie się. Nie chcę wiedzieć. Zobacz, ile ludzi, tyle kolorów. Są... Kupco, trzeba resztę zostać. Pytam, bo możesz... Nora, proszę, muszę porozmawiać. To o tobie skrzeczy straż, Nora. Ty tropisz zbrodniarzy i zdrajców drugim wzrokiem. Mogłabyś go teraz użyć. Przeklęty złodziej zabrał miecz mojego brata z domu. Powiedz mi o kradzieży. Niczego nie ukrywaj. To była zuchwała kradzież. Zabrał tylko najcenniejsze. Miecz. Złodziej wyszedł przez okno i wystraszył mego sługę. Inaczej uciekłby niepostrzeżenie. Czemu ktoś miałby ukraść miecz? Jest bezcenny. Wykonany z oprawionego rogu lancoroga. Pięknie inkrustowany, zdobiony klejnotami. Jasne, rozumiem. Wybacz. Nie dlatego jest cenny. 12 Król Słońce dał go bratu za wzorową służbę. Zginął w walce podczas wyzwolenia. Zachowałem miecz dla bratanka, który utknął skarża cienia w Zmierzchu. Jak twój bratanek znalazł się w Zmierzchu? Większość dawnego kleru popierało szalonego króla. Po jego upadku uciekli, bojąc się represji. Mój bratanek był w gwardii honorowej i musiał ruszać z nimi. Po śmierci brata to mój jedyny dziedzic, zatem miecz należy teraz do niego. A po tym, co przeszedł, nie spojrzę mu w twarz, dopóki nie odzyskam miecza. Zobaczę, co da się z tym zrobić. Porozmawiaj proszę z moim sługą. On widział wszystko. Ale słuchaj. Chcę tylko odzyskać miecz. Południk i moja rodzina widzieliśmy już wystarczająco dużo waśni. Jak się uda, zapomnę o sprawie. Nie będę pragnął odpłaty. No i na sam koniec możemy jeszcze oddać, może Aloy oddać jeszcze tą misję. Się okazuje, że... Soczewkę kłapaka to akurat ma, natomiast soczewki długonoga to jeszcze nie. No i cóż, Aloy tak właśnie przemierzała sobie po tych straganach, zbierając co mogła. I zastanawiając się, od czego kolejny dzień zacząć. Czy będzie to misja poszukiwania złodzieja? Chwila spokoju, czy może misję uczcić poległych sobie wybierze. No ale tego się na razie nie dowiemy, bo to dopiero w kolejnych odcinkach, na które was już teraz serdecznie zapraszam. Także trzymajcie się i do następnego. Hej, hej. Byłem strażnikiem za poprzedniego króla.